trwa techniczne spotkanie kartelu OPEC. Pojawiały się głosy o tym, że to porozumienie, do którego doszło właśnie we wrześniu w Algierii, zostanie sfinalizowane już wstępnie właśnie teraz. Niekoniecznie będziemy musieli czekać do 30 listopada, kiedy to formalne posiedzenie producentów zrzeszonych właśnie w ramach kartelu będzie miało miejsce. Jeśli chodzi o rynek ropy, to on oczywiście porusza się w ostatnim czasie głównie w rytm tego, jakie napływają do nas informacje właśnie w kwestii tego porozumienia. Trwa duża korekta, obserwujemy wzrosty, one zaczęły się już wczoraj. Pojawiają się głosy o tym, że wszyscy członkowie zrzeszeni w ramach kartelu OPEC są za tym, żeby do tego porozumienia doszło, nawet jeśli część z nich chciałaby być z niego wykluczona, jak chociażby Irak, który zmaga się z wojną z Państwem Islamskim, czy Libia, która również przeżywa wiele problemów wewnętrznych. O porozumieniu pozytywnie wypowiedziała się także Rosja, która wskazała na to, że sama jest gotowa zamrozić produkcję na obecnych poziomach, jeśli do realnego porozumienia rzeczywiście dojdzie. Sam prezydent Putin pozytywnie wypowiedział się o porozumieniu, wskazał na to, że on nie widzi osobiście przesłanek, które mogłyby stanowić jakąś przeszkodę, jeśli chodzi o ewentualne zgrzyty właśnie pomiędzy krajami zrzeszonymi w ramach kartelu OPEC, więc w tym momencie oczywiście te informacje będą kluczowe, no ale należy pamiętać o tym, że jeśli ropa zbyt dynamicznie będzie rosnąć, zanim de facto poznamy jakieś szczegóły odnośnie tego porozumienia, no to później w ramach rozczarowania może równie dynamicznie spadać.